Uchodźcy przy naszym stole, taki sondaż dla Rzeczpospolitej. Rękę do migrantów chętniej wyciągają niewierzący niż osoby wierzące i praktykujące regularnie. Tak wynika z sondażu dla Rzeczpospolitej. Jak to, proszę siostry, świadczy właśnie o osobach wierzących? Odpowiedź nasuwa się sama. Ta wiara to jest przywiązanie do pewnej tradycji i stąd niechęć do przyjmowania ludzi o innej kulturze z lęku, że tę tradycję nam, nie wiem, odbiorą, zniszczą, wysadzą w powietrze. Ta wiara z tego wynika nie ma wiele wspólnego z rzeczywistą wiarą czy przykazaniami, wręcz nauką Kościoła i Ewangelią. To są przywiązania do pewnych tradycji i obrzędów. I to dotyczy niestety także i części chociażby księży. Natomiast ci, którzy pomagają, deklarują się jako osoby niewierzące, paradoksalnie to są ci, którzy nie wiedząc o tym czasami, wręcz zapierając się nogami, że to nieprawda, z punktu widzenia chrześcijanina, to są ci, którzy rzeczywiście służą Bogu. Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić, mówi Chrystus. Czyli realnie rzeczywiście pomagają tym, którzy tej pomocy potrzebują.